Proszę księdza, od czego zacząć, żeby nawrócić się? Od zmiany swojego myślenia odpowiadam. To pytanie bardzo często pojawia się na moich live'ach i muszę stwierdzić, że naprawdę potrzeba metanoi, przemiany naszego myślenia, że Chrystus nigdy nie opuszcza człowieka, nawet w najgorszym bagnie, nawet w sytuacjach, kiedy dotykamy dna, ale chce nas wyciągać i tą linę spuszcza nam, byśmy po niej się wdreptali na ten stan bycia przy Panu. Ta lina to oczywiście pomoc w postaci sakramentów, przede wszystkim sakramentu spowiedzi świętej. To jest sakrament, w którym Chrystus swoją mocą odpuszcza ci wszelkie grzechy, gdzie kapłańskie rozgrzeszenie to już nie jest tylko słowo, tylko człowieka, ale gdzie Chrystus działa w prawdzie, w każdym sakramencie, kiedy człowiek klęka przed konfesjonałem i następuje confession, wyznanie wszystkich swoich win, słabości, Bóg cię przyjmuje na nowo. On cię stwarza na nowo, on sprawia, że człowiek stary obumiera, a właśnie rodzi się w duchu i prawdzie nowy człowiek. Człowiek wsłuchujący się w treść dobrej nowiny, człowiek żyjący kerygmatem, człowiek, który ufa Chrystusowi i chce za nim podążać, zdając sobie sprawę z tego, że sam jest tylko prochem, jest tylko listkiem na wietrze i nic wiele nie może osiągnąć, więc w mocy imienia Jezus odkrywa siłę. Dlatego, kochana siostro, drogi bracie, chcesz zmienić swoje życie? Zacznij od tego. Zacznij od gruntownego przygotowania się do spowiedzi świętej. Weź do dłoni Pismo Święte, weź na warsztat modlitwę, czyli osobiste spotkanie, osobisty dialog z dobrym Ojcem. Dialog, który ma polegać na szczerym oddaniu się w całości wszystkich swoich przestrzeni życia, każdej sytuacji, każdej emocji, która jest gdzieś ukryta. Oddajmy to wszystko Panu, niech On tym się zajmie. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, to Jezus. Jego święte imię daje nam zbawienie. Wszelkiego dobra, pozdrawiam serdecznie i życzę obcowania każdego dnia z dobrym Panem w duchu i prawdzie, żyjąc i dając siebie braciom.